MagRail to technologia pasywnej lewitacji magnetycznej, która może być instalowana na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Jest to unikalna technologia opracowana przez spółkę Nevomo, dawniej znaną pod brandem Hyperpoland. Rozwiązanie jest inspirowane Hyperloopem, natomiast ze względu na to, że klasyczny Hyperloop, jeśli można takiego sformułowania użyć, jest technologią, której wdrożenie zajmie dużo czasu i będzie sporo kosztowało ze względu na konieczność wykupu nowych gruntów pod nowe stacje, pod nowe ciągi transportowe, pod nowe korytarze. Zespół Nevomo skonstatował, że możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej, możliwe jest zainstalowanie kluczowego elementu, czyli silnika liniowego i lewitacji magnetycznej w ramach istniejących torów kolejowych i w ten sposób osiągnięcie części uzysku prędkości, który jest przypisywany Hyperloopowi. Dla przykładu można podać takie prędkości, że na torach, które na dzisiaj są przystosowane do prędkości 160 km na godzinę, technologia MagRail mogłaby poruszać się z prędkością 300 km na godzinę, no a na takich liniach high speedowych, na liniach kolei dużych prędkości, gdzie dzisiaj można jechać 300 albo 350, MagRail może się rozpędzać do 550 km na godzinę. Co ważne, wydaje się, że to może być idealny pomost pomiędzy technologią kolei konwencjonalnej a Hyperloopem, gdyż instalując elementy technologii MagRail, ten silnik liniowy i lewitację magnetyczną w torach, to są te same elementy, które w przyszłości będą służyły do Hyperloopa, czyli potem w przyszłości można sobie wyobrazić, że ten tor się zabuduje tubą, oczywiście odpowiednio skonstruowaną, obniży się ciśnienie do zbliżonego do próżni, no i nastąpi jeszcze dalsze przyspieszenie. Także jest to ważny element na drodze do Hyperloopa, jest to technologia, która jest technologią ewolucyjną, czyli wykorzystującą istniejącą infrastrukturę kolejową i umożliwiająca oddanie jej kolejnej generacji technologii, a już teraz o wiele szybciej będą możliwe do uzyskania istotne korzyści związane z prędkością. To jest oczywiście technologia, która będzie możliwa do zastosowania zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i transportowych, jak i towarowych. Od strony technologicznej nie ma tutaj praktycznie żadnej różnicy. To będą pojazdy, pojedyncze kapsuły i tylko kwestią designu wnętrza jest to, czy wstawimy tam wygodne fotele, czy zaadoptujemy to do przesyłu na przykład paczek w paletach, przesyłek kurierskich, czy pełnych kontenerów 40-stopowych. Zarówno transport towarów, jak i transport pasażerski lubi wyższą prędkość i im wyższa prędkość, tym wyższa też przepustowość linii, tym mniejszy czas zamrożenia aktywów w czasie transportu, także korzyści będą dla wszelkich rodzajów ruchu. CPK, jak każdy duży hub transportowy, może być potencjalnie bardzo dobrym miejscem, do którego technologia MagRail mogłaby prowadzić. Wszędzie tam, gdzie są potrzebne wysokie prędkości, duże wolumeny pasażerów i wskazana jest też wysoka częstotliwość. Przypominam, że MagRail to są pojedyncze kapsuły, więc ruch jest taki bardziej o charakterze, może być tramwajowym i co kilka minut niż kolejowym, gdzie pociąg jedzie na przykład co godzinę. Może być dobrym miejscem, a tak samo jak każdy duży międzynarodowy hub lotniczy. Robiliśmy z naszym partnerem, z firmą IDOM, studium dotyczące wykorzystania technologii MagRail na linii Y, czyli głównej osi transportowej i kolejowej prowadzącej m.in. do CPK. No i wstępne wyniki tych studiów wykazały, że taka inwestycja byłaby ekonomicznie opłacalna, że stopa zwrotu w horyzoncie prognozowania przewyższałaby stopę dyskonta, także wydanie dodatkowych środków na to, żeby tam była nie tylko kolej dużych prędkości, ale też MagRail, opłacałoby się społeczeństwu, także wydaje mi się, że odpowiedź tutaj powinna być twierdząca na takie pytanie.